Zgłoszenie o tym, że mamy do czynienia prawdopodobnie z osobą, która utonęła w tym miejscu, dostaliśmy wczoraj około godziny 18. Już od samego początku było wiadomo, że akcja będzie miała charakter poszukiwawczy. No i z doświadczenia wiemy, że tego typu rzeczy no nie trwają krótko. Jest to naturalny ciek wodny, są naturalne ruchy prądów wody. Z tego co wiemy, przepływały jeszcze statki pasażerskie, także od razu było wiadomo, że nie mamy do czynienia z sytuacją, w której ta osoba, która się utopiła, się znajduje. No i dzisiaj od godziny 11 podjęliśmy na nowo poszukiwania. W chwili obecnej mamy już wstępnie określone miejsce, w którym to ciało może się znajdować. No i w tym momencie właśnie przygotowujemy się do tego, żeby... Był to tragiczny wypadek. Było to utonięcie mężczyzny 20-letniego. Tutaj kąpali się. Była to grupa około 5 osób, w tym również ten 20-letni mężczyzna. Mężczyzna wypił wcześniej alkohol. Najprawdopodobniej był pijany, tak jak pozostała czwórka uczestników tego tutaj wypoczynku. Zaczął się topić, próbowali go uczestnicy wyciągnąć. Niestety nie udało się to. Mężczyzna utonął. Dzisiaj trwają poszukiwania, które już trwały od wczoraj. Most kolejowy w Elblągu, tutaj to miejsce, gdzie jest zakaz kąpieli i do tego alkohol, to tragiczne skutki. Tak jak pokazuje też ta sytuacja, zazwyczaj często kończy się to w ten sposób właśnie, że policja, straż pożarna wyławiają tutaj stąd ciała nieżywych osób. Tak.